Cześć wam. Ja pierdolę. Wstydia chuj. Ja nie ma co śmiać, kobito. Tragedia, kurwa. Ja pierdolę. Przestały hamować. Muszę się wam pochwalić, zarazem do czegoś przyznać. Patrząc po tym, co się odpierdala od paru dni i ja wracam do domu z zarobkiem rzędu 50-60 zł. Od dziś na 5 dni zostałem motorem. No i pierwsze zamówienie wpadło. Na 10 km na prądnik z pizzą z placu Wolnica. Mam tylko nadzieję, że to dom 3 pizze, a nie 10. Ludzie mnie nienawidzą w tym mieście. Ja, ale to nie jest śmieszne. Coś się odjebało z tymi hamulcami. Ja się teraz będę wstydził hamować. Na Wrocławską. Dałem strzałkę, że mnie kierowało, to mnie od razu poprowadziło trasą taką jak samochód. Ale nie. No. Ponoć ludzi najebane na rynku, bo świętuje. Wisła jakiś puchar wygrała. Nie wiem, odkąd słyszę, to każdy mecz przegrywają, a to jakiś puchar wygrali. No i taki kucik jest troszkę bardziej opłacalny, bo widziałem, ja za to zamówienie dostanę 20 zł. Ten radiowóz zamiast mieć Peugeota na klamce do otwierania, to ma jakiegoś psa. Mi się w oczach dupcy, ale chyba to jest pies. To nie był Peugeot, to był Man. To może Man ma logo psa. Proszę bardzo. No nie był dobry pomysł. Trzeba było tam ulicą jechać. Tak trochę średnie skróty jak na skuter. Ale czy pies może odczytywać błędne współrzędne?
nikt nie powiedział, że to działa idealnie. W ogóle wysokie KP jest ten indeks promieniowania słonecznego, czy jakoś tak? To zaburza tam pracę kompasów, GPS-ów i tym podobne. Wszystko przez to słońce. A już pomijam fakt, że to słońce jest jakieś takie dziwne, dziwnego koloru. Takie jakieś białe. Wszędzie policji. No, ustawiane przez tą akcję na rynku. Nie no, nie jadę, by jakoś bardzo długo. Kilometr mi został. Oj, oj, oj. Się porobiło. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki również, do widzenia. Piętro zero. I dwie dychy wpadło. Lecimy po następne. Znowu pizza. Ty, to ja nie pociemy ten plecak składam. Tu chyba na tym skuterku to... to większy pizzę by dowoził. Zastanawiam się, czy nie wskoczyć w bloki. Co prawda mówiłem, że raczej nie założę bloków, jak już założę silnik do roweru. Ale jakoś tak... chyba lepiej by mi się jeździło w blokach. W Adidaskach takie jakieś te miękkie te podeszwy to w ogóle przełożenia na pedałowanie nie ma, a może bym tak właśnie na mniejszym wspomaganiu jeździł. Założę może na jutro na próbę. Stestujemy sobie. Widziałem, że ten ziomuś tam ze Śląska, ten Rask, on mimo elektryka i tak ma bloki założone. Widzenia. Jaka ulica? Płużaka, Kazimierza Płużaka. Okej. Okay. Średnia prędkość nie może spadać poniżej dyszki. Bo mnie wykryją. Co ja pierdolę? Średnia prędkość nie może spadać poniżej 30, bo mnie wykryją. No wpytę. Jeszcze pociąg jedzie. To jestem skończony. Ale już go słychać, więc nie jest źle. Kurwa, te pociągi tak często tu jeżdżą, czy... ja mam takiego jebanego pecha, że na trzy moje przejazdy dwa razy stoję. Tu, na Fredry. Pan w chuj z tymi pociągami. Ciekawe, co tym razem z Ukrainy przywieźli. Ja
jadę ulicą, pierdolę. Kiedyś zjechałem tam na ścieżkę. Ta ścieżka to jest kurwa gorsza jak. Nawet nie wiem, czego to porównać. Rozdupcona cała. Kurwa. Motorzyści, tak jak i te wszystkie fani Buddy, jak widzą tunel, to nie mogą sobie odpuścić. Musi przygazować. 550 metrów. Na rowerze nadrabiam tym, że on tu skuterem nie wiedzie i zapierdala z bucisza. A ja sobie podjadę pod całą klatkę, więc klient może nie zauważyć, że jestem na rowerze, a nie skuterem. Zatem w takim kasku jak ja mam, to chyba się kurwa na skuterze nie jeździ. Ósemeczka. Numer 68. Tutaj. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Uwaga, bo to coś miękkie od spodu. Następne z Mazowieckiej. Na Dębniki. Pod Wawel. Bajka. Bało Kuan. Mam już 31 złotych 50 minut. Sorki, mogę sprosić? Dziękuję. Także ja chyba popierdolę całe ustawianie na rower. Tylko chyba zamówienie za zamówienie wpada. I to za dość fajne pieniążki. A ostatnio na rower dostawałem same za 7,40. Czy nie same, większość, ale no proszę was, tu więcej czasu mi zajmuje czekanie w knajpie, żeby mi to zamówienie wydali i potem znalezienie mieszkania niż sam dojazd. To ja wolę sobie dojechać dalej. Dostać więcej pieniędzy za trasę, a szukać o połowę mniej tych adresów. Takie krótkie trasy to były dobre w zimie, jak jeszcze wyzwania były. Te takimi kluczakami moment szło sobie nabić tam 13 czy 15 zamówień i wpadało dodatkowe 40 zł powiedzmy za wyzwania. Teraz to podejrzewam, że na plus też jest to, że ja jeżdżę na rowerze, mając wbity skuter czy tam motor, jest to, że oni będą myśleć, że ja będę wcześniej i to zamówienie jest, ten system chyba to jakby, no chodzi mi o to, że nie ma możliwości, żebym przyjechał. Zajadę na miejsce i będzie, proszę bardzo, panie Adrianie, to jest pana zamówienie. Życzymy udanej dostawy, wysokich napiwków i szerokiej drogi. A nie, zajeżdżam na miejsce. Macie to? Dopiero nam wpadło. Jest w piecu. Będzie za 5 minut. I za kurwa pół godziny. Dzień dobry panie Adrianie, już pana zamówienie jest gotowe, proszę bardzo. Życzymy wysokich napiwków, no. Napiwek jak chuj, jak zamówienie przyjedzie pół godziny opóźnione. A, to jest ten Chińczyk. Byłem w nim. Nie wiem, że cały czas mówię, że byłem w nim. Kurwa, zrobiłem już 1000 dostaw na Glovo. Plus te jeszcze na Uberze i Wolcie. To z 1000... 50.
no to nie ma opcji, żeby się te knajpy nie powtarzały. Tak rozdupcone to jest to wszystko, to już mogliby to kurwa asfaltem zrobić. Wiem, kwestia roweru, jakbym jechał na enduraku i byłby asfalt, to bym mówił, że wszędzie te asfalty wpierdalają, nawet na błoniach. Tutaj. Kurwa, tam była pierwsza, tu jest trzecia. To gdzie jest druga? Dobra. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i co? Szło fajnie? Się zjebało? Dawaj zamówienie. Coś jest. Józefa Mandalińskiego. Pizza pad. Za 6 minut. Biera. Ta pizza pad to była gdzieś tak w takim podwórku chyba. Tutaj? Nie, jeszcze dalej. Tu? Tak. Tak, no. Tylko jeszcze nie mam numeru. No, teraz jest 520. Ja mam zapłacić coś. Tak, tak. 54. 54? Sprawdzę, tak. No i dobra, lecimy na Pychowicką przez Zakrzówku. Gość chyba sobie zapomniał, że miałem zapłacić. Tak zareagował jak ja kiedyś, jak się okazało, że gość przy dostawie daje mi pieniądze. Taka sama była moja reakcja. Ale nie ma co robić sobie jaj. Jedynym wypadku, kiedy rysnąłbym kogoś, to gdy zapewniałbym je. Proszę bardzo. Dziękuję. Zapewniałbym je, że zamówienie moje będzie za 5 minut, a czekałbym 20 czy 30. To wtedy bez skrupułów bym wziął zamówienie i nie dał pieniędzy, jakby się nie upomniał. W ramach takiego, no napiwku, no, bym sobie odebrał. Chociaż znając życie, to i tak Glovo by sobie to wyrównało i przy przelewiku bym mniej dostał. Jadę tędy, bo tamtędy ostatnio jechałem. Jadę tu, zobacz.
sumie nie obraziłbym się, aby takie płyty położyli betonowe jak nad Rudawą zrobili. Tutaj z jednej i tam z drugiej strony. O, zielone. Kurwa, no pojebane są te światła. Dopiero się włączyło. Na mapie to są jeszcze pola. Trawka sobie rośnie. A w rzeczywistości tu już blok na bloku stoi. Nie wiem, czy ja dobrze podjechałem? Chyba nie bardzo. Was? Dzień dobry. Dzień dobry. A jest tu numer telefonu, a ja jeżdżę. Dobra. A nie, my też myślałem, że to będzie jakieś głowo. No głowo, tylko mam ten plecak, bo się lepiej otwiera. Lepszy jest. O, proszę bardzo. O, moment, bo to moje. Tak. Dzięki. Dzień dobry. Myśleli, że głowo. I co, może jeszcze na skuterze? Ale powiedzieli ciepła. Aha. Nie macie do czynienia z amatorem, kurwa. Ta Lexin dowozić zawsze jest ciepła. Dobra, ulica i wale prosto, może jaką biedrę bym chycił. Kurwa, jak mi przedupcy biedrunkę na skuter, to trzeba będzie dzielić to zamówienie. Coś jest, daj wór. Za 22 zł. To gdzieś ja z tym będę jechał? Jest daleko. Jest kurwa wysoko. Za ile ten bulker będzie gotowy? Za 11 minut. To na luzaku dojadę. Kurwa, jeszcze pakietówkę dali. Coś mnie ujebało w rękę. Nie wiem co to było. Nie zdążyłem zauważyć. Kurwa, może na kamerze będzie widać. Jak osa, to będzie problem, kurwa. Zacznie puchnąć równo. Skurwysyńskie owady. Albo ta kurwa mucha taka wielka, pizda końska. Uuu, ścieło chłopa. Dzień dobry. Dzień dobry. 760 i 586. Nie miałem za to zamówienie dostać 22 zł. I już stawka wzrosła do 28. A doszła mi tu dostawa na Wiślane, to w sumie rzut beretem. Ominiemy te światło. Wychodzi na to, że rzadko kiedy dają skuterowcom ryneczek. Bo dzisiaj mi nic nie wpadło z rynku.
ja nie wiem, jak to zadzwonić. 107 i co później? I czekać. Aha. Tak, nic nie czekać. Wydaje mi się, że dzwoniłem. Chuj wie. Kurwa, na minus jeden miałem ja. Chuj, tyle to zajdę. Niech stracę. Uważaj. Mieciu, uważaj. Ciekawe, jakbym sobie tak na Uberku odpalił skuterek. Może wtedy bym coś zarobił na tym Uberze. Przelecę chyba parkingiem tutaj. Raczej nie powinno być ludzi. Nie będę jechał dookoła. Kurwa, jak to jest fajnie, jak jest pusto. W ogóle to miasto jest zajebiste, jak jest pusto. Czyli kurwa 3 razy do roku. Tam je prowadzić, to będzie to przejazd niby. Mi się za chwilę nie wracało, będzie brama jakaś zamknięta. Jak otwarta. Zajebiście. Zajebiście, kurwa. Gdzie dalej? To jest ten vlog tam na wprost. Jak ja tam mam kurwa dojechać? Ja pierdolę. Chuj, muszę jechać dookoła jakoś tam, kurwa. Ja nie wiem, dlaczego ta nawigacja prowadzi tędy. F10E tutaj. Mieszkanie 25. Dzień dobry. Pana, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Lekko kolega miał udupcony ten plecaczek. Wypadałoby go czasem kurwa przetrzeć. Ciekawe, jak w środku wygląda. Trochę dupiana lokalizacja, bo M1 nic nie wpadnie, bo jest zamknięte. Chcę się kierować w stronę miasta. No właśnie, a może Biedronki nie działają dzisiaj? Dlatego mi żadne jeszcze nie dało. Kurwa, jestem skuterem. Mam zamówienie, kurwa, jak mam odebrać? Jak do dupca 52 na godzinę? Kurwa mać, widzowie, co się dzieje? Ja pierdolę.
wjeżdżam na... na przystanek. Kornerek znowu. To ja już wiem, czemu mi kornery nie wpadają na rowerze. Skuterowcy dostają. Znowu gdzieś tu na czyżyny mam z tym śmigoć. No to myślę, że to będzie ostatnie zamówienie, bo już też się bateria pomału kończy. Za 11 minut kornerek będzie gotowy. To jeszcze zdążę... Ej, halo, 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 halo! Spróbuję się odlać od domu. Dobry, 370. Jakieś numery mieszkań by napisali na tych klatkach czy coś? Jest, na czarno. Trochę mało widoczne. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. $107 zarobione. Podzielone na 3 godzinki. Daje nam 35 na godzinę. No, trzeba doliczyć te 10 minut jeszcze, bo... bo mamy teraz 19.39, no to nawet 34, to jest kurwa 34, a nie 22, jak gdy miałem ustawione, że na rowerze jeżdżę. Także kotek tu dobrze pokazuje. Bye bye, kurwa, rowerku, pierdolę, a dzisiaj jeżdżę na skuterze. No to żegnam się z wami w tym jakże pięknie zachodzącym słońcu. I widzimy się już jutro. Siemano!